Wciąż jeszcze nie jest znana decyzja, czy miasto otrzyma oczekiwane dofinansowanie na remont nawierzchni ulicy Utrata. Od tego zależy, czy zostaną tam wyremontowane tylko prawe pasy każdej zjezdni, czy też cała jej nawierzchnia. W najbardziej optymistycznej wersji droga ma być naprawiona na całej szerokości za 1 600 000 zł. Dwa wadia wpłynęły z dwóch firm. Remont bardzo zniszczonej nawierzchni jest konieczny. Jak mieszkańcy jeżdżą, to widzą, że bliżej krawężnika, czyli pod prawymi kołami ciężarówek, najwięcej jest tych ubytków, największe są kolejny. I tu będzie sfrezowane aż do podbudowy ta nawierzchnia i będzie odbudowany pełny zakres nawierzchni bitumicznej, a dopiero później będzie wykonywana nakładka. I tu w zależności od środków finansowych, czyli jeżeli dostaniemy środki, to po całości, na całej szerokości jezdni, jeżeli nie dostaniemy środków finansowych, to będzie to tylko i wyłącznie prawy pas odbudowany w nowej nawierzchni. Wieloletnie obciążenie ruchem ciężarowym obliczanym na kilka tysięcy tirów dziennie doprowadziło do poważnych zniszczeń. Niestety ten ciężki ruch naprawdę bardzo mocno zdegradował nawierzchnię. Odspajały się warstwy od siebie, w związku z tym trzeba to, co jest najbardziej uszkodzone, usunąć, odbudować od nowa, żeby to na dłużej wytrzymało. Decyzja w sprawie dofinansowania drogi jest kluczowa. Informacja ma być do końca maja podana. Takie informacje otrzymałem z ratusza. Niedawno suwalscy kierowcy doświadczyli utrudnień w ruchu wynikających z naprawy nawierzchni ósemki na odcinku od Podchorskiego przez Puławskiego aż do ronda przy obwodnicy. Podczas remontu utraty również dotknął nas kłopoty z płynnością ruchu. Planujemy jakby najbardziej długotrwały, najbardziej dla mieszkańców utrudniający poruszanie się utratą. To będzie wykonanie tych frezowań i uzupełnienia tych kolein prawej części prawych pasów, o tak powiem, bo to będzie wykonywane przez kilka dni na pewnych odcinkach ulicy Utrata. I trochę będzie utrudnienie, bo prawy pas będzie wyłączony po prostu na ten czas z ruchu. Nie mogę powiedzieć, jak to długo będzie trwało, czy 2 dni, czy 3 dni, czy 4, czy tydzień, bo to jest w zależności od tego, co po odkryciu zobaczymy. Czy to będzie szybkie do wykonania, czy będzie trzeba skorygować jeszcze te rozbiórki w trakcie. Także to będzie na bieżąco określane. Natomiast same wykonanie nawierzchni ścieralnej to jest tylko i wyłącznie jeden dzień. Generalnie, żeby nie utrudniać, będzie to albo nocą, tak jak to były remonty na utracie wykonywane, albo w weekend po prostu. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu będą podawane na bieżąco.